Kociofonia. Ik. Siostro, uwierz mi, widziałam ją, niebieskie oczy ma i w różowe włosy stroi twarz. Boli, to był tylko sen, koszmarny sen. Dobrze wiesz, która jest najpiękniejszą z najpiękniejszych. To ja i ty. Annabel! Niestety nie jest snem, gdy widzę ją, chce mi się drzeć. W gazecie zdjęcie jej, siostro, tylko spójrz. Taka słodka, zdrowa, czysta i różowa. Kocia siostro, teraz ty słuchaj mnie. Razem coś wymyślimy, żeby pozbyć się jej. Zniknie gdzieś, wtedy my zdobędziemy świat. A piękna, słodka Annabel na zawsze straci blask. Mądra siostro, zabójcza to wieść. Ta wstrętna, słodka Annabel na zawsze zniknie gdzieś. Różowa tak, przebrzydła, słodka Annabel zniknie. Bykotem być, nie martwić się, wczorajszym dniem z optymizmem patrzeć na świat. A już za chwilę dziewczyna i ja razem będziemy. O, jak się masz, szarki! Miły to pies, choć złośliwy jest. Jeśli on zerwie się, uszkodzi mnie, będzie źle, naprawdę źle. Lepiej pójdę już więc do dziewczyny mej. Zaraz dotrę do drzwi i jej zatańczę jak nikt. Miły mój, gdzie jesteś? Przybądź już. Czekam ciebie tu, jak ta Julia ze snu. To zakochania chyba cud. Bo ja czekam tu, twoja Julia ze snu. Właśnie miłość jest. Marzę o tobie wciąż, fotografię mam twą. Przybądź, kochany, bądź. Lubię tak zakochania mój stan. Przepełnia rozkosz mnie, bo oto zbliża się najmilszy mój kot. Oddany tak, czuję jak zakochany szmak. Otwieram więc drzwi. Miłość jedyna, już przyjdź! Wkrótce będzie nasza! Szybko macie złapać to różowe cudo, przyprowadźcie ją do nas! Jesteśmy razem, więc kwitnie nasza miłość. I wspólne życie niechybnie czeka nas. Jak szpaki dwa lub dwie połówki dyni. Dla mnie ty, dla ciebie ja. Dla mnie ty, dla ciebie ja. Kurwa ja! Moją dziewczynę Annabel porwały latające małpy! Z bliska jesteś jeszcze bardziej urocza, Annabel. Tak wielka szkoda, że nikt cię już więcej nie zobaczy. Pożałuję cię wstrętna oprawczyni moich stóp. Podnie cię, bo przyjdzie chwila, kiedy mnie uwolni mój pik. Moja Annabel, ktoś porwał mi ją. Nasze szczęście nam zburzył zły los.
Jeśli jej z głowy spadnie choćby włos, posiwieje mi pewnie wąs. Przyjąć błagam, najmilszy obrońco, nie rezygnuj z kotki swej. Ja czekam cię tu i wytrwam do końca, więc uparcie znaleźć mnie chciej. W środku lasu gdzieś odnaleźć muszę Anabel. Tylko gdzie mam jej szukać? Tylko gdzie? Właśnie gdzie? Kto mi powie, gdzie ona jest? Kumbaya, na pomoc! Ktoś powinien mi pomóc w poszukiwaniach, ale kto? Już wiem, a może... Buzelu! Uwielbiam swoje miano! Las Elu! Jak świeże rankiem ziano, kiedy słonko budzi mnie, śpiewacie pieśni na mą cześć, bo zwalczam siły złe! Tak Elu! Czy możesz, może pomóc mi odnaleźć kotkę mą? Porwały podłe małpy ją, więc ratuj proszę! Tak Elu! Chciej Elu! To małpy? To one tak! Złe koty? Konkretnie dwa! Groźne są! Jeszcze jak! Ruszajmy zatem w drogę odnaleźć Anabel! Zdobędziesz swój kolejny cel, więc naprzód wodzu! Tak Elu! Chciej Elu! Robaki są? Chyba tak! A gry są? Sprawdzisz sam! Chwileczkę! Naprzód marsz! Walcz Elu! Od waszych krzyków bolą mnie już uszy, że aż strach! Najchętniej chciałbym w domu być i w łóżku własnym spać! Kumbaya! Elmo! To musi być to! Elmo? Wodzu Elmo! Ja? Zdaje się, że zostawiłem włączone żelazko! Mamuniu! Skończona gra, choć spotkali się, o jakże tragiczny to dzień! Myślałeś o fer, może uwolnić ją zdołaś, bardzo myliłeś się! Bestia ta złe oczy ma, w ciemności skrywa twarz! Jej każda myśl tak okrutnie zła, wywoła w tobie strach! Otwieraj klatkę, siostro! Jeśli chcesz, bym wypuściła to, co uczyni wielkie zło. Wpierw pomyśl, może robisz błąd, lepiej w zamknięciu trzymać ją. Otwórz tę klatkę, głupia kotko, zakończ smętną mowę. I nie zachowuj się jak tchórz, pociągnij dźwignię już! I wpuść tu bestię, okrutną bestię, prawników na niej spuść! Niech wszyscy drżą! Drżą, jakby poraził ich Anabel, uciekajmy stąd! Dzięki ci za ratunek, szarki, dobry pies, prawnicy zawsze boją się tego, co równie złe i okropne jest! Podobno złe kocice bezpowrotnie straciły swoją urodę i zajęły się handlem okularami przeciwsłonecznymi. A jeśli chodzi o Anabel... I o mnie, byliśmy bardzo szczęśliwi. Szarki znalazł gdzieś jeden z tych fruwających kostiumów i po prostu zniknął nam z oczu. No i dobrze. Nie jedzcie szpinaku. Jestem z ciebie dumna, Huckleberry. Postępujesz słusznie, wypuszczając te wstrętne zwierzaki na wolność, naprawdę. Dobrze, mamo, skoro tak chcesz.
Przykro mi, chłopaki. Mój tata też uważa, że dzikie zwierzęta trzeba zostawić w spokoju, żeby mogły żyć szczęśliwie w naturalnym środowisku. Nie mam prawa was trzymać w zamknięciu. Jasne, że masz. Chcemy tu być. Idźcie sobie. Uciekajcie na wolność, małe stworzonka. Szybciej. Nie chcemy odejść, Huckleberry. Chcemy być z tobą. Chcemy zostać. Jest bezpiecznie i ciepło. O, mój tata mówił, że tak się może stać. Tłumaczył mi, że jak dzikie zwierzę przywiąże się do dinozaura, to będzie mu trudno powrócić do swojego naturalnego środowiska. Powiedział, że będę musiał coś zrobić. Sobie radę, co nie? Może Huckleberry ma rację. Nie powinniśmy być domowymi zwierzątkami jakiegoś dinozaura. To poniżające. Stary, czyż nie jesteśmy mężczyznami? Dajmy przykład całemu naszemu rodzajowi. O ile wiem, to jesteśmy całym naszym rodzajem. Dobra, nawet lepiej. Nikt nie będzie nas oceniał. Posłuchaj tylko. Będziemy pierwszymi odważnymi. Pierwszymi przebiegłymi. Pierwszymi inteligentnymi. Pierwszymi, którzy wrzeszczą i uciekają jak baby. Postąpiłeś słusznie, Huckleberry. Takie dzikie stworzenia nie powinny być trzymane w zamknięciu. A poza tym uważam, że one były naprawdę obrzydliwe. Tak, mamo, ale to właśnie było fajne, że były takie super obrzydliwe. Jest autobus? Pośpiesz się, kochanie. Nie daj się porwać jakiemuś pterodaktylowi na placu zabaw. Huckleberry, czekaj! Nie zostawiaj nas! Wracaj! Spoko, stary, nie bój się, dobra? Wszystko będzie fest. Wracamy do domu Huckleberry'ego. Kiedy się skończy ta udręka? A teraz wracamy do kiedy lodowiec zawrócił. Ostatnio zostawiliśmy Igora i Billie Jean. Och, z pewnością powiesz, że te jajka, które znalazłam ukryte w błocie, nie są twoje, Igorze. I że to nie Babs zostawiła te ślady w pobliżu rzeki. Ale pozwól sobie powiedzieć, panie ekstyraniczny Zaurusie, okłamywałeś mnie! Nie wiem, czego ode mnie oczekujesz, Billie Jean. Zrozum wreszcie, tonę w tym przeklętym grzęzawisku. Czy nie tak jak my wszyscy? Czy nie tak? Co do... O mój Boże! Te małe stworzenia wyglądają tak jak te, które Huckleberry przywlókł z lasu! O nie! Musiały złożyć jajka czy coś takiego! Prawdopodobnie cały dom roi się od tych obrzydliwych, małych, ruchliwych, ohydnych stworzeń! Gdyby tylko Gertruda przeżyła operację, wszystko wyglądałoby zupełnie inaczej! Bardzo chciałbym o tym porozmawiać, ale mam mały problem! Pogrążam się coraz bardziej, zrozum to! Halo, słucham? Halo? Czy to zwalczanie plagi szkodników? Halo? W moim domu roi się od tych jakichś takich okropnych... Proszę się nie obawiać, już jadę. W porządku, dobry strzał. Jeśli kiedyś znajdziemy tych ludzi, nie będą mieli absolutnie żadnych szans. Panowie, zamknijcie te hałaśliwe otwory w waszych pyskach. Chyba zlokalizowałem tych dwóch. Pomóż mi stąd zejść. Zdajesz sobie sprawę, Skład, że mój ogon jest rozumniejszy niż ten, który ty masz w głowie. Chyba masz rację, tak. Zdaje się, że jakaś wystraszona dinozaurka dostrzegła nasz cel w swoim domku. Doskonale! Musimy zatrzymać eksterminatora i zająć jego miejsce. Tak, to niezbyt skomplikowany plan. Chyba nawet Skład da sobie radę. Dzień dobry. Podrzucić panią gdzieś? O tak, bardzo bym chciała, ale czy mogę być pewna, że taki przystojniak jak ty nie wykorzysta sytuacji? Ja zawsze traktowałem damy z respektem. R-S-P-E-K-T. Ot co? Odwróć głowę, proszę. Zawsze oceniam charakter mężczyzny, patrząc na jego profil. Dobrze, i co? No, nie wiem. Wyglądasz na uczciwego. Jesteś jednak bardzo, bardzo naiwny. Naiwny?
proszę się nie denerwować. Wkrótce ktoś się tu zjawi i odwiezie pana do domu. Tak? Zwariowałaś, Damulko? To miejsce za chwilę zamieni się w straszne... Zwalczanie plag szkodników. Wzywała nas pani? Ach, tak. Proszę, wejdźcie. To może być trochę nieprzyjemne, madam. Dlatego sądzę, że byłoby lepiej, gdyby pani wyszła. Musimy użyć trującego sprayu, żeby wytruć te wszystkie robaki. Ej... I w dodatku nie chcemy, żebyś tu była, kiedy eksploduje. Obiecujemy nie zniszczyć dywanu. No dobrze. Idę do kosmetyczki. Gdybyście czegoś potrzebowali, szukajcie mnie tam. W porządku, panowie. Nareszcie zostaliśmy sami. Dobra, mam pomysł, dobra? Bill, pomóż mi to pchnąć, dobra? Teraz wejdziemy sobie spokojniutko po nie! Nie! Ratunku! Kiedy skończy się ta udręka? Nic się nie martw, kolego, już idę! Ludzie! Gdzie oni są? Aha. Jestem z tobą, skład! Stara rybacka dziura. Kąpiel wzbroniona szarkozaury. Ta przeklęta ewolucja! Kucni kater! Ludzie! Mamy ich, Duck! Te stworzenia są za małe! Nie możemy w nie trafić! Mam coś odpowiedniego. Nazywa się zdumiewający wzrost. Działa cuda w moim ogródku. Gdyby udało się rozpylić trochę na te stworzenia, urosłyby jak pomidory i moglibyśmy je bez trudu zdmuchnąć. To naprawdę dobry plan, Duck! Znalazłam ten suflet ze szpinakiem w lodówce, he? Przestań! Mamy robotę! Są tam! Dalej, załatw ich tą puszką! Pozwól mi, pozwól, co? Spoko, skład, nie tak dużo. Za dużo? Też coś! Zadowolony jesteś, skład? Stworzyłeś właśnie mięsożerny suflet szpinakowy, który za chwilę nas pożre. Przepraszam. Obawiam się, że twoje przepraszam nie załatwi sprawy. Nie. Słuchajcie, chyba lepiej... Uciekajmy! Pozbyliście się tych stworzeń? Tak, madam. Przywróciliśmy spokój twemu domowi. Wyślemy rachunek. Ach, to wspaniale. Tak, a teraz proszę mi wybaczyć. Opracowanie wersji polskiej Start International Polska. Reżyseria Joanna Wizmur. Dialogi polskie.